Dzień reklamożerców w rzemiosłach. Bardzo zainteresowały mnie sposoby reklamowania hoteli. Koważanie zaadoptowali drzewa. Z najważniejszych momentów dzisiaj robimy adopcję określonych platanów. Dyskutowali o otwarciu komunikacyjnym Kotliny. Tempa należy nie zwalniać. W takim tempie należy rewitalizować kolejne odcinki. We wtorkowym serwisie informacyjnym wita Państwa Paweł Guszała. W ubiegłym tygodniu w popularnych rzemiosłach odbył się kolejny dzień reklamożerców. Podczas tego wydarzenia uczniowie głównie z kierunku technik reklamy uczestniczyli w prelekcjach poprowadzonych przez praktyków i specjalistów. W Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Cieplicach Śląskich Zdroju od lat 90. istnieje kierunek technik reklamy. Oczywiście od momentu uruchomienia tej specjalizacji wiele się zmieniło, jednak jedna rzecz pozostaje niezmienna. Reklama dźwignią handlu. Dzień reklamożerców to okazja dla uczniów, aby poszerzyć swoją wiedzę. Myślę, że takie spotkania, jak są dzisiaj, w takich krótkich setach 45-minutowych, da młodzieży bardzo dużą wiedzę praktyczną. Też mamy pokaz różnych reklam, które gdzieś utkwiły w pamięci. Niekoniecznie są to najnowsze reklamy, po to, żeby było też takie zderzenie rzeczywistości, środków przekazu. I to się dzisiaj tutaj odbywa. Bardzo zainteresowały mnie sposoby reklamowania hoteli i tego, w jaki sposób odbiorcy wyszukują właśnie miejsce, do których chcą udać się na urlop. Dowiedziałam się na przykład tego, że nie wszyscy spoglądają na banery, które rozstawiamy podczas jechania na przykład do pracy. Tego, że najlepiej sprawdza się reklama internetowa, jeśli chodzi o hotele, oraz tego, w jaki ciekawy sposób można nagrać spot telewizyjny. Jednym z tematów poruszanych podczas Dnia Reklamożerców był aspekt wpływu społecznego, który pozwala dotrzeć do potencjalnego klienta. Bierze się to z komórki nazywanej psychologią społeczną. Jest to dziedzina nauki, która od kilkudziesięciu lat rozwija się coraz mocniej. Bada nasze zachowania i bada sposoby, w jaki sposób można osiągnąć cel, który sobie zakładamy. Będę mówił o tym, w jaki sposób zachęcać ludzi do udziału w akcjach charytatywnych, w jaki sposób przekonywać ich do zakupu i tym podobne. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, reklama ciągle się rozwija. A w ślad za tym coraz większy nacisk kładzie się na dopasowanie środka przekazu oraz sposobu przekazu do odbiorcy, czyli potencjalnego klienta. Oczywiście, jestem przekonany, że to będzie rozwijać się nieustannie. Będą angażowane coraz większe środki, coraz większy sztab ludzi. Nauka absolutnie się nie zatrzymuje. Na podstawie mojego wykładu też będę starał się to udowodnić, że psychologowie dalej szukają sposobów na wywieranie wpływu społecznego. Tak jak pan powiedział, środki finansowe, ilość reklamy, ilość odbiorców, ilość nośników ciągle rośnie, dlatego przedsiębiorcy będą walczyć o to, żeby to ich reklama była jak najbardziej skuteczna. To już pewne. Kolejny dzień reklamożerców za rok. Powracamy do wydarzenia zielono-niebieskie, to my, Kowary. Dziś powiemy więcej o akcji proekologicznej Zaadoptuj Drzewo. Wydarzenie jest niesamowite. Różne organizacje, różne stowarzyszenia adoptują drzewo, czyli będą o niego dbały, jak trzeba, będą się do niego przytulały po to, żeby ta pozytywna energia oddziaływała nie tylko na rodzinę, nie tylko na miasto, ale i też na samą organizację. Kochamy drzewa, wiemy, że dzięki nim możemy żyć, w związku z tym adoptujemy, chcemy, żeby każda rodzina kowarska docelowo miała swoje drzewo. Platan Jadwiga, ale i również inne, wszystkie noszące imiona ludzi w historii ważnych dla miasta Kowary. Laurentiusa Angelusa, Teodora Eisenmengera, który napisał pierwszą kronikę dotyczącą dziejów Kowar, świętej Barbary, świętej Anny, świętego Joachima, króla Władysława, który nadał Kowarom prawa miejskie, Franciszka i wielu innych. Chcemy po prostu, żeby mieszkańcy zwracali uwagę na to drzewo, przytulali się do tego drzewa, organizacje pozarządowe, żebyśmy pokazali, że kochamy zieleń, bo dzięki niej żyjemy. Przez ostatnie 2-3 lata projekty, które realizujemy, staramy się to miasto zmienić poprzez nasadzenie dużej ilości drzew, roślin, krzewów. Przez ostatnie miesiące posadziliśmy kilkanaście tysięcy
różnych roślin. Spotkał Olimpię, nasz klub, ten zaszczyt, że dostaliśmy swoje drzewo, o które będziemy razem z dzieciakami dbać. A zarazem też dostaliśmy nowe inwestycje na stadionie. Dofinansowania w wysokości aż 13 milionów złotych do właśnie różnego rodzaju przedsięwzięć ekologicznych. Przede wszystkim tej wody retencyjnej, czyli zbiornika wodnego, ale również właśnie nasadzeń wszelkiego rodzaju. To, że w tej chwili mamy pierwsze opady deszczu, to dobrze, bo ten deszcz złapiemy w nasze zbiorniki wodne, bo ten deszcz to jest życie. W ubiegłym tygodniu w Sobieszowie odbyła się konferencja Otwarcie komunikacyjne Kotliny Jeleniogórskiej. Rozmawiano o kolei dużych prędkości, skróceniu istniejącego połączenia na trasie Jelenia Góra-Wrocław oraz wytyczeniu nowych dróg dojazdowych do naszej Kotliny. W konferencji zorganizowanej przez miasto Jelenia Góra udział wziął m.in. Paweł Gancarz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Jakie wnioski ze spotkania? Za nami na razie część kolejowa, przed nami część drogowa. To co ja mogę oczywiście powiedzieć, tempa należy nie zwalniać. W takim tempie należy rewitalizować kolejne odcinki linii kolejowej, udrażniać połączenia kolejowe, dokładać kursów, przejazdów, zagęszczać rozkład jazdy, szukać oszczędności optymalizacji, bo to na kolei jest bardzo istotne. Dzisiaj jesteśmy w czasach, w których inflacja galopująca podraża też te koszty funkcjonowania zbiorowych przewoźników i tu jest na pewno duża przestrzeń. Do tego to, o czym będziemy rozmawiać za chwilę w kolejnym panelu, to o czym już zaledwie po kilku tygodniach współpracy rozmawiamy z ministrem Malepszakiem, o tym, żeby starać się sieciować połączenia kolejowe z przewozami autobusowymi, kołowymi, drogowymi. I tu jest naprawdę bardzo dużo do zrobienia, żeby transport zoptymalizować w takim kierunku, żeby nawet do najdalej oddalonej miejscowości na terenie nie tylko Dolnego Śląska móc się dostać w takim systemowym połączeniu autobusem, koleją, żeby to był na przykład jeden bilet zunifikowany. Jedno z naszych głównych priorytetów, walka z dostępnością transportową, jednocześnie z wykluczeniem transportowym. Coraz więcej osób przesiada na szybkie, bezpieczne połączenia kolejowe i dlatego też będziemy je rozwijać. No, to była rewolucja, przejęcie 300 km tras, rewitalizacja, w zasadzie połowa już jest zrewitalizowana, w trakcie rewitalizacji lub przygotowywane są przetargi do rewitalizacji. Myślę, że w tej kadencji wszystkie te odcinki zostaną zrealizowane. Linia funkcjonuje bez większego zarzutu, no i te pierwsze obawy, które były, że może rzeczywiście będzie niewielu chętnych, nie sprawdziły się, dosyć duże zainteresowanie jest, duży ruch. Dane ze stycznia mówią, że blisko 7 tysięcy osób przejechało tą linią między Gryfowem, Mirskiem i Świeradowem i odwrotnie. Rozwój kolei na Dolnym Śląsku jest bardzo ważny. Odnotowujemy tutaj duże potoki podróżnych, w związku z tym chcielibyśmy, żeby ten transport był prosty i łatwo dostępny dla jak największej liczby mieszkańców. Dzisiaj dojazd do chociażby do Karpacza, do Szklarskiej Poręby samochodem jest utrudniony, ale gdybyśmy ten ruch skierowali na tory i tych pasażerów, którzy tu chcą przyjechać, tych wszystkich turystów, przywieźli pociągami, jest to najlepsze rozwiązanie, jakie jest możliwe. Dobry jest pomysł budowania linii kolejowych tutaj wewnętrznych. Ja się z tym zgadzam. To powinno być, ale to powinien być drugi etap. Pierwszym etapem powinno być udrożnienie dojazdu do Kotliny Jeleniogórskiej. Jestem w ścisłym kontakcie z ekspertem, fachowcem do spraw kolei, z panem ministrem Piotrem Malepszakiem. I tutaj koleje dolnośląskie są stawiane jako wzór samorządowych przewozów regionalnych, które rozwijają się w bardzo dynamicznym tempie. Jest to konsekwencja wielu lat aktywności poszczególnych zarządów województwa dolnośląskiego, konsekwentnego inwestowania w infrastrukturę kolejową, w rewitalizację tej infrastruktury, inwestowania w tabor, ale oczywiście takiego dobrego samorządowego zarządzania. A koleje dolnośląskie w ostatnim czasie otrzymały ponad 333 miliony złotych dotacji unijnej na 20 elfów.
Wybory samorządowe już 7 kwietnia. Jacy kandydaci będą ubiegać się o najwyższe stanowiska w gminach w naszym regionie? W Jeleniej Górze o prezydenturę zawalczy 5 osób. Jadwiga Błaszczyk z Trzeciej Drogi, Anna Korneć-Bartkiewicz z Prawa i Sprawiedliwość, Hubert Papaj z Koalicji dla Jeleniej Góry, Piotr Paczulski z Lewicy oraz Jerzy Łuźniak z Koalicji Obywatelskiej. W Karpaczu z kolei o fotel burmistrza zabiega 3 kandydatów. Radosław Jęcek z Aktywny Karpacz, Tobiasz Fryc z Karpacz dla Mieszkańców i Krzysztof Kostka z Karpacz Wspólna Sprawa. W Starej Kamienicy jest tylko 1 kandydat na wójta. Jest nim Mariusz Marek, obecny wójt gminy. W najbliższych dniach powiemy o kolejnych gminach. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym serwisie informacyjnym.